Dobra, chodźmy poskakać przez mistyczne portale. Woohoo! Miejcie oczy i uszy otwarte. Nie wiemy, co może się czaić po drugiej stronie. Oto Star-Lord, legendarny Łot. Oto Star-Lord, legendarny Łot. Dobra, z tarczą albo na tarczy. Wolałabym z... Jam jest Groot. Hejże, dzielni herosi, możecie poratować w potrzebie? Czy ta puszka mówi do nas? Chyba ma kłopoty. Lepiej zobaczmy, o co chodzi. Witajcie w Anglii, wędrowcy. Kłania się Sir Percy ze Skandii. Żałuję, że wasza wizyta nie przypada w zacniejszym momencie. Lecz jak widać, straszliwy Kang zamienił mój zamek w jamę zła. Zaklinam, wesprzyjcie me starania i obalmy tego tyrana, abym odzyskał me królestwo i przywrócił uczciwe rządy. Cudownie, zamek jest w tę stronę. Za mną! To jak to jest z tym całym Kangiem? Tak se przywłaszcza domy różnych ludzi? Kang to wojownik o najstraszniejszych talentach. Ja i moi rycerze nie mieliśmy szans z jego potęgą. No, to brzmi jak wyzwanie, Percy. Jedziemy! Uwaga! To Kang nasłał te demony! Jam jest Groot. Tak, to było zbyt łatwe. Faktycznie masz rację. Pewnie ci naprawdę źli czekają na nas w zamku. Ostrożnie, kamraci! Kolejne złe dusze! Przybyliśmy. Proszę, przyjaciele, nie trwońmy czasu. Rozpocznijmy natarcie. Pojawił się w mieście nowy, szalony superzbir. Najwyraźniej gustujący w kozakach. Sam siebie nazywa Kang. Co to za klaun? Pierwsze słyszę. A ci nowo przybyli gwiezdni kowboje. Strażnicy galaktyki? W każdym razie też guzik wiedzą. No ale jeden z nich to drzewo, więc co się dziwić. Shop za to mówił, że Kang ma nadzwyczaj mocno rozdęte ego i wielki statek w kształcie miecza. Kang twierdzi ponadto, że przeniósł Manhattan na prywatną arenę walk zwaną Chronopolis. Przeniósł Manhattan! Niby co, źle mu wcześniej było? Ale o czym to ja? A tak, to Chronopolis. To podobno zlepek najwspanialszych krain czasu i przestrzeni. Avengers badają tymczasem prawdziwość historii Kanga i możliwość opuszczenia Manhattanu. Matula Anglia jakoś strasznie przycichła. Coś tu nie gra. Enchantress. Madame, powracam z sojusznikami. Jakież to wiedźmie zło teraz szykujesz? Na przykład zagładę, zniszczenie i moc mroku. Czas atakować! Oto i rzeczony samozwaniec! Nathan Garrett. Black Knight!
Spotkałem kapitana Avalona po drodze. Potwierdził moje obawy. Już wkrótce Kang ujrzy, żem godzien władać wraz z nim. Straże! Klasyczna taktyka dywersyjna Kanga. Enchantress, czyń powinność! Trzeba go zatrzymać! Zwolnijże! Pośpiech złym doradcą! To pułapka! Trzeba wejść do środka. Głupcy! Śmiecie się mierzyć z Enchantress? To żałosne. Prędko! Musimy odnaleźć drogę do środka. Źle się może dziać waszemu kamratowi. Oblężenie! I cóż, że koncypujesz, Lady Gamoro? Dlaczego tak dziwnie mówisz? No, bo presja otoczenia. Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Niech mi ktoś pomoże! Pomocy! Huh?
Groot będzie się musiał zająć mechanizmem bramy. Myślicie, że ta klatka jakoś pomoże? Co się wznosi, kiedyś też opada. Jeśli przyspieszę klatce upływ czasu, powinna spaść. Czekaj, chcesz przewinąć tę klatkę do przodu jak kasetę wideo? Choć skojarzenie dość staroświeckie, tak. Wiekowa, popsuta klatka. Super! To co teraz? Teraz po prostu cofnę upływ czasu. A, po prostu, he? Jest Groot. Okej, bracie Groocie, czas na rock'n'rolla. Jam jest Groot. Jam jest Groot. Jam jest... To działa! Nie przerywaj, Groot! O, jakże sprytnie. Aż prawie uniosłam brew. Zobaczymy więc, jak radzicie sobie z magią, zgoda? O-o, co ona wyczynia? Cokolwiek to jest, czarno to widzę. Zawezwała nowych oponentów. Baczcie, kamraci! Jak jest Groot? Precz przegnam z wątpienia, gdyż zbyt ważna to walka. Hej, pomóż mi! Precz ode mnie! Głupcy! Zapominacie, z kim zadarliście? Tak jak sądziłem. To iluzoryczna postać. Kang musiał obdarować ją mocą przysłaniania wzroku Agamotto. Agacotto? Dalej! Musimy tam wejść i znaleźć kapitana! Ktoś pomoże! A, być może to zaczątek nowej serii magicznej. Pomocy! Kto by się tego spodziewał, co? Podejrzewam, że Enchantress. Droga do środka jest kompletnie zablokowana. Tak.
Ale być może istnieje inna. Spójrzcie na obszar niżej. Magia Enchantress najwyraźniej ominęła ten mały skrawek. Może zdołam stworzyć portal, żeby ją dosięgnąć. Odsuńcie się! Jak miło, że się zjawiacie. Zaczynałam się czuć samotna. Wyczuwam napływ potężnej mocy z tej komory nad drzwiami. Czy to... Złote jabłko Idun? Owszem. Podziwiajcie pełnię chwały prawdziwego reliktu Asgardu. Źródła mocy tak potężnego, że żaden śmiertelnik nie mógł... Dobrze. Tak sądziłem. Dzięki za potwierdzenie. A więc razem z jabłkiem pozbędziemy się jej mocy. Pomyślcie, jak się do niego dostać. Przydałby mi się teraz superbohater. Niech mi ktoś pomoże! Zabieram to w imię Avalonu! Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Hej! Wzmacniacz grawitacji! Może zadziałać! Niestety przy takim jabłku z wieczora koniecznie trzeba doktora. Kto by pomyślał, że kiedyś będziesz mógł tego użyć? Jabłka i doktorzy? To jakieś ziemskie powiedzenie? Jam jest Groot? Nie! Nie może być! Zapłacicie za to! Idź przodem. Jam jest Groot. Hej, doktorze, nie sądzisz, że jest za cicho?
wiesz, zero pułapek. Zero pułapek? No takie miejsca się prosi o pułapki, nie? Wiesz, bo ten średniowieczny klimat i w ogóle... Owszem, mosz panie, moje zamczysko pływa w pułapki. Witajcie, drodzy, w mym lochu skuby! Hej! Ja jakiś ratunek? Tylko ostrożnie tam w korytarzu! No! I są pułapki!